Dzień dobry Państwu, nie magister Zarzycki z Golejowa. Ja sobie tutaj popływałem, pchnąłem sobie to jezioro tak gdzieś ze dwa razy. I teraz chcę przekonać Państwa, że walka z głupotą jest bardzo zdrowa, że człowiek się wtedy bardzo zdrowo czuje, że jest w dobrej kondycji. Na przykład pan Janusz Korwin-Mikke, który walczy z głupotą już no, kilkadziesiąt lat, ma swoje lata, ma około 80, a to jest bardzo zdrowy człowiek, bardzo wysportowany. I chcę Państwu zademonstrować taką małą próbkę, że ja z głupotą też walczę no, już dłuższy czas, no, wiele lat. I naprawdę się trzymam dobrze i to jest zajęcie, które daje dużo zdrowia i dobrą kondycję. No proszę Państwa, ja sobie zrobię tutaj troszkę pompek. Mogę sobie Państwu liczyć tam na ekranie, jak Państwo będą chcieli. Troszkę, ale chcę jeszcze Państwu coś powiedzieć, że tutaj w Staszowie, jak rozmawiam z wieloma ludźmi, to krytykują różne aspekty głupoty, przejawy, ale bardzo mało kto ma odwagę coś do kamery powiedzieć, coś pod własnym nazwiskiem wyrazić. I ja właśnie taką próbką tutaj tych pompek chciałem Państwu pokazać, że nie ma się czego bać, że ja tutaj różnym głupotom staszowskim i nie tylko przeciwstawiałem się przez dłuższy okres czasu, przez wiele lat, no w zasadzie od okresu studenckiego. Jak Państwo widzą, wcale to na człowieka źle nie wpływa, więc naprawdę nie ma się czego bać. Ja bym tu powtórzył słowa papieża Jana Pawła II, nie lękajcie się. A to zdaje się chyba też jest cytat z Biblii, także naprawdę Pan Bóg mówi, że należy być odważnym, nie bać się i zawsze być odważnym po prostu. No dziękuję Państwu, do widzenia.